Robert Janowski ma dla swoich widzów smutną wiadomość. Która niektórych z pewnością mocno rozczaruje. Znany prezenter opublikował za pośrednictwem swojego profilu na Facebooku przykre nagranie. Robert Janowski opublikował na swoim profilu na Facebooku informację: która z pewnością rozczaruje część osób. Otóż, jak się okazało, z przyczyn niezależnych od niego został odwołany jeden z zaplanowanych na marzec koncertów. Od pewnego czasu znany kompozytor i prowadzący telewizyjne jest w trasie koncertowej z zespołem utalentowanych artystów. Robert Janowski odwołuje koncert. Dziś na Facebooku pojawił się wpis byłego prowadzącego programu Jaka to Melodia. Napisał w nim: bardzo mi przykro. Cała ekipa walczyła o kontrakt z tą firmą przez ostatnie tygodnie. Jeszcze w piątek ja sam rozmawiałem z nimi. Niestety, bez powodzenia. Do komunikatu zostało dołączone nagranie. Dzień dobry Państwu. Uśmiecham się, ale nie mam dobrych wiadomości. Otóż koncert, który miał odbyć się 25 marca w Poznaniu, w auli UAM się nie odbędzie ze względu na niedopełnienie warunków umowy przez organizatora. Organizatorem jest duża spółka z bardzo ograniczoną odpowiedzialnością. Bardzo mi przykro, ale taki koncert w Poznaniu odbędzie się. Miesiąc później, dokładnie 23 kwietnia w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym UM im. Karola Marcinkowskiego. Ten koncert na pewno będzie, powiedział w nagraniu Robert Janowski. Zmiana w trasie koncertowej. Robert Janowski większości widzów kojarzy się. Jedynie z programem Jaka to Melodia. Niewielu wie, że jest on docenianym kompozytorem. Który zajmuje się również śpiewaniem oraz pisaniem tekstów i dziennikarstwem. Występował także m.in. w zespole muzycznym Sekcja Zeta, także w takiej legendzie jak Oddział Zamknięty. W trakcie swojej kariery wydał kilka albumów studyjnych. Z których ten z 2010 roku pokrył się platyną. Wraz z zespołem objechał znaczną część Polski. A ich koncerty każdorazowo przyciągają setki osób. W chwili obecnej w trasie koncertowej towarzyszą mu następujący muzycy. Tomasz Filipczak, fortepian. Magdalena Tal, wokal. Mariusz Mocarski perkusja. William Prestigia como vocal. Przemysław Świerk gitary. Mirosław Wiśniewski kontrabas. Mariusz Milczarek saksofony. W tym składzie muzycy wystąpią pod koniec kwietnia w Poznaniu. Fani boleją, że marcowy koncert na który czekali ostatecznie nie ma szansy się odbyć z takiego powodu. Pod nagraniem pojawiły się bardzo ciepłe komentarze. Wyrażające solidarność z artystą.